Niech znasz szuszka! I ej, hej, hej, witam się z wami po raz tutaj. Ostatni... Papers, please. 21 grudnia, 82 rok, mamy czas do 24, nie jestem pewny jak dużo nam zostało, jeszcze raz musimy ciebie słuchać, ale poprzednim razem to widzieliśmy. Mamy ważnego przestępcę, ludobójcę, dzieciobójcę, to w ogóle, koleś, musimy złapać. Dobra, skończ gadać i po prostu spadaj stąd, wystarczy, nie ma tutaj naszego zielonego kolegi. Już właśnie zmienił stanowisko pracy, co troszeczkę smutno, bo był bardzo spoko Sergio. Teraz nie będziemy mieli jak go chronić, jak mu pomagać i po prostu to są takie puste postacie, które mnie za bardzo nie obchodzą. Nie macie na tej liście, troszeczkę sobie to nieco bardziej przesunę. I zaczynamy nasze ostatnie dni. Ciekawe, czy będzie w stanie koleś nas złapać, czy nie, czy ma za co nas przeszpilić, czy wszystko na luzie. Masz wąsy, masz polio, masz datę, wszystkie ważne. Brenowik Bronin. Brenowik Bronin. Niezłe, WPWWW. Tutaj jest, właśnie się schowało polio. Wszystko się zgadza, tutaj się wszystko zgadza. 15 grudnia się absolutnie nie zgadza. Fajnie się zawsze te daty na początku sprawdza, tym razem a było mi nie po drodze i wszystko naokoło. Zrobiłem tak jak to by było nie po drodze i nie zrobiłeś sobie dokumentów, czy to nie byłeś ty? To chyba nie byłeś ty. Myślę tak, o Georgie, naprawdę? Dokumenty proszę. Czytałem gazetę. Witajcie Georgie. Waga się zgadza. W Warstoczce sprawy się komplikują, może pomyślisz o wyjeździe na chwilę. Obristan to dobre miejsce, to tylko kawałek na północ stąd. Nasze paszporty zostały skonfiskowane, nie możemy wyjechać. Oj, to zły znak, poczekaj. Znam jednego typa. Georgie nam pomaga teraz, potrzebujecie lewych papierów? Wygląda jak prawdziwy. Zezwalam na wjazd, uczciwe ceny, żadnych pytań. Krótkie terminy, sytuacja się odwraca teraz. I będziemy mogli... Masz szczepionkę, Georgie, nie masz przy sobie nic strasznego. Dzięki raz jeszcze, jasne Georgie, dzięki tobie też za to. Ale czy chcemy? Weź mój paszport, załatwię inny, żaden problem. Oj Georgie, poświęca się dla nas. Teraz zapamiętaj to, co jest na ulotce i oddaj mi ją z powrotem. Uczciwe ceny. Klient musi dostarczyć istniejący paszport Obristanu, w którym dokona się zmian. Obsługa na granicy Arstoczka Obristan. Pytać o Timotieja V. Paszport 20... Kosztuje to kasę, 25 razy 5? To dużo, 125 potrzebujemy i 5 paszportów Obristanu. Czy chcę to robić, czy nie chcę tego robić? Obristan piękny o tej porze, dużo śniegu. Nie wiem skąd weźmiesz paszporty dla rodziny, ale spryciarz jesteś, na bank dasz sobie radę, powodzenia. Potrzebujemy 125 kasy, więc ten prezent poprzedniej się... Zabrałem paszport, ty już kara nas za to. No przecież... Będę zbierał paszporty, ale zostawię sobie decyzję na dzień ostatni. 2 tygodnie się zgadza, tylko teraz będziemy karani za każde, ale kasy mamy jeszcze wystarczająco dużo, żeby sobie poradzić. Teraz też może troszeczkę żałuję, że zapłaciłem dnia poprzedniego za nakarmienie rodziny. Dawno nikt nic nie przemycał, ty jesteś strasznie wysoka. Ale się wszystko zgadza, nie było cię na tej mojej specjalnej liście, masz wszystkie dane potrzebne. Możesz wchodzić. Georgie teraz coś takiego robi dla nas. Dziękuję kumplu, dziękuję. Już zaraz zaczną lecieć osoby z Obristanu. Najlepiej będzie jak takie osoby będą miały błędne rzeczy, bo wtedy będziemy mogli przejąć paszport, ale ich wyrzucić, tak? Chociaż wtedy też gra nas chyba ukara. Alex Drury, kobieta. Faktycznie. Wydaje się wszystko bardzo w porządku, masz tutaj na polio. Masz numerki wszystkie, wzrost, waga. Bardzo w porządku, bardzo w porządku. Piło. Lecisz. I łapiemy Obristańczyków. Będziemy karani za to, więc nie chcemy zostać ukarani na normalnych osobach. Chcemy oczywiście jak najwięcej osób też po prostu przepuścić. Żeby, no nie mieć kar po prostu, tak? Jest Obristan. Nie mogę ci nic zrobić poza tym, że zabiorę paszport i wizę podbijam ci poprawną. Ale nieważne jaką wizę podbiję, będę za to ukarany. Paszporcik skonfiskowany, nie wolno wam tego robić. Prawda, nie możemy tego robić, ale to robimy. Jeszcze tego złapiemy, ale właśnie. Już kara leci. I teraz sobie na koniec gry ich zbieramy bardzo dużo. Jak tak sobie myślę, zrobienie perfekcyjnego podejścia byłoby trudne, bo na przykład w sytuacji, kiedy mamy tego Dimitriego, musimy błąd popełnić, bo inaczej mamy game over. Pozostanę kilka miesięcy, odwiedziny były faktycznie. Alexa Reska. Jest polio, jest ważne, 4747, 2 miesiące odwiedziny, 177,66, 26 grudnia. Tutaj coś jeszcze mamy do sprawdzenia, wydaje mi się, że wszystko co było... Czy to są krótkie włosy? To są krótkie włosy, nie powiedziałbym, że to są krótkie włosy.
ale gra mówi, że to były krótkie włosy. Mamy 3 dni na zbieranie paszportów, zależy oczywiście wszystko od tego, czy ten dzień ostatni będzie dniem normalnym, czy 24, teraz mamy 21, 2, 3 i 4, czy to jest dzień 22? Zaraz co? Simon Vance zabrał mi ją na zawsze. Śledzę go od wielu tygodni. Wiem, że wkrótce tu będzie. Nie róbcie refusów takich. Proszę was o wielką przysługę, ale to ważne. Wypuśćcie go, kiedy się pojawi, ale najpierw odbierzcie mu paszport. Wrócę tutaj. Jeśli dacie mi jego paszport, odnajdę go. Sprawię, że będzie cierpiał jak ja... Tak jak Julia. Zostawiłeś mi jeszcze to, żebym się przyglądał, tak? Zaraz przyjdzie pewnie koleś. Ty w ogóle wyglądasz jak tamten, który miał dla nas pomagać i tak dalej, zgodzić wąsa. Długość pobytu, kilka tygodni odwiedziny. Kilka tygodni odwiedziny. Jinsung Kim. Tak na wszelki. Okej, jest niezgodność. Wyglądał po prostu jakby nieco fryzurę miał inną. Nie wiem co powiedzieć, przecież ja zaraz zobaczymy, czy faktycznie ten Simon, czy jakkolwiek się nazywa, przyjdzie dzisiaj. Zobaczmy. To faktycznie jesteś ty. Tak jak myślałem, wyglądasz bardzo podobnie. Kolechia Vedor, nie żaden Vedir. Krowianka. Krótkie kręcone włosy, 19 stycznia. Wygląda dobrze. Zaraz on się pojawi, prawda? Chyba, że nie dzisiaj jednak. Chyba, że dopiero któregoś innego dnia. Już tutaj się z tymi osobami mocno nie spieszę. Na luzie podchodzę do tych ostatnich dni. Nastresowałem się wystarczająco w tej grze. Zamierzam pracować. Długość pobytu rok. Rok do pracy, 169,74. 169 jest. I po kolei, projektowanie tutaj nic nie sprawdzałem, poza tym, że MP jest w lewo. Mogę jeszcze się upewnić, nie zajmie nam to strasznie długo, MP w lewo. Tak jest, jest Polio, 81, zawsze jest 3 lata. PX i Arnie. PX i Arnie, Arnie? Się zgadza niby, Republia, True Glorian. Okulary? Nie masz okularów! Nie ma prawa, nie wiem, to jest strasznie randomowe. Okulary, no zwykle nosi okulary, nie znaczy, że zawsze nosi okulary. Pokaż, pospiesz się. Bo jeszcze chcemy tego kolejnego przestępcę złapać, tak? Lecisz szybciutko. Masz odciski, dobre! Ja już się gubię w tych dokumentach. Mam nadzieję, że nie będziesz miał nic złego, bo to już będzie kara dla nas. Nie miał nic złego. Jest? Jeszcze tego typa nie ma. I czas się skończy na tym, którego teraz mamy, więc może jutro przyjdę. Zobaczymy, bo... takie tortury, vigilanti i tak dalej. Ja wiem, że chcę się zemścić, ale wydaje mi się, że po prostu bym kolesia aresztował. I tyle. Nie wiem, czy chcę, żeby sam coś takiego robił. Zemścił się torturami, morderstwem na tym, co on zrobił. Ja rozumiem, że chcę to zrobić, ale... Masz okulary, ale nie wiem, czy ja chcę mu na to pozwolić. Mam nadzieję, że zostanie aresztowany na resztę jego życia i tyle. Na pewno, no, za takie zbrodnie musi. 3 miesiące praca, zobaczmy. Tak jest, Peter Hildicz. Tu się zgadza. Było MP tutaj. 17 stycznia, okulary. 1,97. Wzrost się nie zgadza, 2 metry masz wpisane. Oj, co to ma znaczyć? Może to przez buty. Przez buty jesteś niższy o 20 centymetrów? Nie sądzę, kumplu, że coś takiego ma szansę przejść. Peter, już tu klikam, bo... Jest dobrze. Ja już widzę, zanim to się kliknęło, że jest wszystko dobrze. A jak jest wszystko dobrze, to muszę cię przepuścić. I lecisz. O, to był niesamowicie zwyczajny dzień. Znaczy zwyczajny, Georgi dał nam swoje dokumenty. Zabraliśmy jeszcze komuś dokumenty, mamy 2 z 5 dla całej rodziny, musimy 125 sobie zaoszczędzić, ale oszczędności na szczęście mamy dobre. I teraz każdego dnia mogę już uciekać, jeśli chcę. Z jedną osobą wybraną. Jedzenie, czynsz. No, za jedzenie nie będziemy płacić każdego dnia, w razie żeby nam tej kasy nie zabrakło. Nie powinno, z tymi oszczędnościami jakie mamy. 2 dni zostały. Przeszkody na drodze rezolucji, Kolechian. Sporne miasto dzieli narody. Czy byłem za wolny i ten przestępca nie pojawił się wczoraj, czy... Dzisiaj będzie znowu. Dimitri, nie chcę ciebie tutaj widzieć. Karaj mnie ile chcesz, mam... Głęboko w... Twoje tutaj wąsy. Zawieś na ścianie, wieszam na ścianie. Patrzcie, cała moja rodzina. Zdrowa, szczęśliwa. Mam szczęśliwe dziecko, ty tam musisz swoje sobie trzaje, tak? Ja tu szczęśliwy jestem z rodziną moją. Nie będę ci się przypodobywał w żaden sposób. Witaj, Dimitri. Może nie jest tu tak źle? Po tych ostatnich wydarzeniach widzę to u was z niemałym odpoczynkiem, ale znów macie na ścianie rzeczy niezwiązane z pracą. Ostrzegałem was już. Co? Serio?
Hej, pomogłeś mi, hej, dzięki! Aresztujecie za to, że powiesiłeś obrazek dziecka na ścianie. Co za gnida? Co za brudna gnida, pusz, wasza rodzina. Dobra, widziałem już to zakończenie. Jaka głupota. Muszę na chwilę sobie to schować ze ściany. Patrz, jakie wielkie. Tutaj wszystko zdejmę ze ściany. Za to też mnie aresztujesz? To też ci się nie spodoba? Że twoje tutaj mam głęboko, głębiej niż w ciebie te twoje dyplomy? Zobaczymy, chowaj to gdzieś, chowaj to, nie ma tego. A to mogę machać ci przed twarzą, machać ci będę tym przed twarzą, patrz. Tym się zajmij, ludobójcą, a nie mną. Może nie jest tutaj źle po tych ostatnich wydarzeniach, więc to u was jest niemal odpoczynkiem. Jednak wciąż nie powiedzieliście tabliczek. Nie ma już więcej tabliczek. Okej. Niech wiszą te tabliczki, nie wiadomo gdzie, jedna na drugiej, nie obchodzą mnie one. I z powrotem. I co dalej, co dalej, co dalej? Jakie tu plany na dzisiaj, bo tego jeszcze nie sprawdziłem, że to wszystko się działo. Spadaj. Teraz to tak klucikuję. Wszyscy pracownicy rządowi będą obiektem dogłębnej kontroli. Kontakty z nieodpowiednimi środowiskami będą tutaj 24 grudnia. Ciągle mówicie mi to samo. W dalszym ciągu konfiskujcie arstoczkie paszporty należące do rdzennych mieszkańców naszego kraju. Wow, zapomniałem o tym wczoraj, szczerze mówiąc. Nie było ani jednej osoby z arstoczki, której bym to zrobił. Jest ten koleś ciągle tutaj, może dzisiaj się pojawi. Może ostatniego dnia. Ostatni dzień. Zgadywałbym, że może nawet będzie taki kompletnie zwyczajny? Nie wiem, 2 dni finałowe nam zostały. Może się wydarzyć wszystko. Tranzyt, kilka tygodni, Obristan. I tak zostaniemy ukarani, więc nawet nie ma sensu sprawdzać tego, bo co byśmy nie zrobili. Jeśli komuś zabieramy paszport, no to... I tak kara będzie, tak? Nie ma sensu tracić czasu. Bo czy zabierzemy to od razu bez sprawdzania, czy nie? To skończy się tak samo, dokumenty proszę, zaraz. Ja wiem, że koleś mnie prosił, żeby go przepuścić, zabrać paszport, ale nie. Jesteś z arstoczki, więc paszport ci jak najbardziej zabiorę. Ale aresztik ci się Simon Wentz należy za to wszystko. Oj. Nie będziesz miał miłej rozmowy tutaj z kolegami i nie będziesz miał miłej reszty swojego życia. No, hej. Sam się o to prosiłeś. Ethan Prudeinov. Dużo tego, pozostanę w 6 miesięcy w celu pracy, tak, dla pewności. Od tego najłatwiej zacząć. Praca, zdrowie, Ethan Prudeinov. Następnie szczepionki. Polio, 3 lata, numerki są. Jest Ethan Prudeinov. Dziwne. Masz nazwisko, Shingleton, Federacja. Jak najbardziej, 181. Prawie do 190 tam sięgasz. Różnie to bywa, czasem gra nas za to łapie, czasem nie łapie. Zwykle nie łapie, ale czasem było te dwie sytuacje, kiedy faktycznie trzeba było za te parę, 2 czy 3 centymetry kogoś pociągnąć. Mężczyzna Shingleton, 12 listopada, ale roku następnego. Więc tak powoli sobie wszystko sprawdziłem i wszystko wydawało się jak najbardziej zgodne. Jedna kara, jeden paszport. Było wszystko dobrze. I jeszcze takich paszportów potrzebujemy 2 i przynajmniej fajnie byłoby złapać jeden z nich dnia dzisiejszego, arstoczka. O, fajny rysunek na ścianie, przypomina mi jaka była moja rodzina. No zobaczymy czy będzie dobrze z twoimi dokumentami. Bardzo miła, w końcu czekałem tyle czasu, aż ktoś mnie pochwali. I się doczekałem. Anne Nachnumus. Urodzenie się zgadza, kilogramy się zgadzają, 178 się zgadza tutaj. Polio, numerki oraz imię. 2 grudnia. Tu cię mamy. Ostatnia rzecz, którą sprawdziłem, ale ważne, że tą rzecz sobie sprawdziłem. Odmowa, powód i znikasz. Łap ten dowozik. Paszporciku nie oddam. Skonfiskowane tutaj. Oszustko nasza. Zadzwońcie pod ten numer. Ja sobie jeszcze poklikam na twoją twarz, żeby cię zdenerwować. Jak ty z takimi dokumentami denerwujesz mnie. I lecimy. Lecimy. Polio, numerki oraz Rienik Soloniok. Chyba jest dobrze. 6 miesięcy, 2 miesiące znaczy się. 2 miesiące odwiedziny. Dla pewności. Przekreślone numerki. Rienik Solonyk. Solony Jenik. Obristan. Obristan Skal. 81164. 81164. Czy coś jeszcze? Daty wszystkie poogarniać. Ciemne włosy masz. Tak próbuję patrzeć i patrzę i szukam błędów twoich.
Nie znalazłem. Nie znalazłem nic, za co mógłbym się przyczepić. Na razie troszeczkę już tego się tutaj zbiera, tych paszportów, ale... Został aresztowany, o właśnie, o niego chodzi. Co prosiłem, żebyście pozwolili mi przejść? Teraz już nie dosięgnie go sprawiedliwość. Cholera, oddajcie zdjęcie mojej córki, trzymaj. Była tylko małą dziewczynką. No ja wiem, ale... Ale nie chcę, żebyś go tam torturował, mordował i tak dalej, to... Jasne, dostałbyś zemstę swoją, ale później byś całe życie, nie wiem, żył z tą myślą. Satysfakcją pewną na pewno, ale nie wiem, czy chcę tego. Nie chcę, żebyś miał krew na rękach po prostu. Brakuje ci tutaj tej nowej zgody na wjazd. Masz zgodę, nie. A, jesteś za sztoczki. Już tu mi się myli, bo macie podobne dokumenty jak inni. Dowodzik tutaj potrzebujesz, mam nadzieję, że go nie masz. Proszę tutaj, no dobra, niech ci będzie. To ci zabiorę zaraz. Urodzenie, mężczyzna, 788080078. Dobrze, jest dobrze, jak nie jest dobrze, jak jest dobrze, wszystko jest dobrze. Lecisz, trzy razy, tak. Mój paszporciku nie ma akurat. A do śmieci z tym, kogo to obchodzi? Dimitri Śmieć Walony. Chciał mnie aresztować i zrobił to parę razy nawet. Dobrze było z tobą. Dzień powoli zmierza do końca, jak na razie zwyczajny. Ciekawe, czy będą się jakieś nadzwyczajne rzeczy działy. Produkcja do męża, granica ma zostać zamknięta. Proszę się zlitować, nie... Jesteś z Obristanu? Jak jesteś z Obristanu, to ja biorę twój paszporcik, a ciebie przepuszczam. Zlituję się nad tobą. Twoja ostatnia szansa na przejście przez granicę. Trzymaj, jak mam jechać dalej? Sobie poradzisz, pomogłem ci i tak. Na tyle, na ile mogłem. Niech te... No ja wiem. Niech to sobie leży. Mam już 4 paszporty Obristanu, mam nadzieję, że się z niczym nie pomyliłem. Potrzebuję azylu. Zaraz zobaczymy. Nie jesteś podobna do niczego, do nikogo. Zgadza się. Nie masz od razu pseudonimu, widzimy sobie. Pieczątki, znaczy... szczepionki na początek, weksy. Nie, V jest na początku. Literówka się wkradła. Pierwsza osoba w grze. Zachodzi tutaj niezgodność, no właśnie, pierwsza osoba w grze, która ma literówkę tylko i wyłącznie. Nie byłaś z Arstoczki, co? Czy byłaś? Mogła być z Arstoczki. Nie, była potrzebowała azylu. Ale z azylu nie są z Arstoczki. Jakby była, to paszporcik zabieramy, ale wszystko dobrze. Już się tu widzę, przez kraty. Przepraszam, że się poniosłem. 14 dni, jest polio, 14 dni, tranzyt, aha. Dzień się kończy. Imię się nie zgadza. Tak ani troszeczkę. Tu Zulwenowska, tu Nubenins. Kompletnie niepodobne nawet. Tutaj brak pseudonimu. Żadna Bogdana. Jedyne, co ci mogę powiedzieć, to to, że aresztik cię tutaj czeka. W sumie fajnie by było, jakbyśmy zdążyli szybciutko ostatnią osobę złapać. Jakby jeszcze weszła, byłaby z Obristanu, dostałbym karę. Naszą pierwszą karę z całej gry. Ale miałbym już luz na dzień kolejny i kolejny ostatni dzień mógłbym robić sobie normalnie. No nie. Nie, mamy kolesia z Antegri. Ale myślę spokojnie na ten ostatni dzień, 14 dni. Na ostatnim dniu przynajmniej jedna osoba z Obristanu tutaj przyjdzie. Numerki się zgadzają, znaczek się zgadza. Antegria, San Marmero się jak najbardziej zgadza. Szczepionkę masz ważną. Mężczyzna, fotki, nie jesteś podejrzany. Jacob Barfield, Barfield Garfield, 16 stycznia. Trójkącik nad czołem. Kilogramy są 84. Ja to będę zawsze prawie sprawdzał. Bo przez te fryzury nie wiem, nie chcę się łapnąć na tym. Ale w sumie, jak zawsze patrzę się za dużo czasu na tę ostatnią osobę. Wyglądało bardzo ładnie. Wyglądało bardzo w porządku. Nie wiem, zawsze jak sprawdzę po prostu wszystko dokładnie, mam największe wątpliwości, że czegoś brakuje. Wszyscy głodni, syn chory do tego wszystkiego, ciągle choruje. Ucieczka z 3 osobami już jest możliwa, czyli 4 osób, tak? Ja i 3 osoby. W sumie będziemy mogli sobie od razu sprawdzić parę zakończeń, jeśli 24 dzień będzie normalny, jeden paszporcik sobie weźmiemy. Znaczy 24, 23 grudnia, tak? Nasz dzień 31 to będzie. A płacę za wszystko. Musimy jeszcze 25 mieć zaoszczędzone, czyli... Z kasą, nawet jakbym wszystko psuł, co tylko się da, będzie dobrze. Będzie dobrze i wyrobimy się. Tam była ciekawy nagłówek w gazecie. Przyszłość Arstoczki w naszych rękach. Czy dzisiaj się okaże, czy coś w tym stylu. Aha, niepewna przyszłość. Dobra, ale w każdym razie, no, fakt jest taki, że dzisiaj dzień będzie bardzo ważny. Wynocha z tym. Wynocha z tym, nie chcę więcej nigdy tego widzieć.
Zaczyna się bardzo zwyczajnie, nikt nas nie wita, po prostu ostatni nasz dzień. Nie opuszczajcie regionu, co? Ministerstwo Przepływu Ludności jest zaangażowane w rozmowy dotyczące zamknięcia przejścia granicznego. Przejście zostanie zamknięte po prostu dzisiaj na finał gry. Na to wychodzi. W oczekiwaniu wykonujcie swoje obowiązki. Dalej konfiskujemy arstoczki. Niech żyje arstoczka, nie opuszczajcie regionu, chyba że właśnie będziemy chcieli dzisiaj uciekać. Czy będziemy chcieli? Nie wiem, myślałem, że Ezik nam załatwi drogę wyjścia. A po prostu ucieczka to jest takie nasze zakończenie, które możemy sobie dostać, ale jestem ciekaw, czy dalej idąc drogą Ezika, czy będziemy wystarczająco czyści, czy jednak będą w stanie nas złapać, Dimitri nas złapie za jaja i będziemy aresztowani z całą naszą rodziną za kontakty z Ezikiem. Nie wiem sam. Ucieczka brzmi jako taka najłatwiejsza opcja, ale jestem ciekaw bardzo wszystkiego co inne. Jako Bristan to Bristan, tak? Jak mówiłem wcześniej. Po prostu wchodzisz. Dwóch kar naraz chyba nie dostanę. I tak kara będzie za zabranie paszportu. Wchodzisz, bo skoro już ci jedną nieprzyjemność robię, nie będę od razu drugiej. I spróbujmy, żeby nie było więcej problemów dzisiaj, że to była jedyna zła rzecz. Ezik wraca po raz ostatni. Posterunek nie przetrwa długo, dziś burzymy mur. Będziecie bezpieczni, nie strzelać, zakon gwiazdy Ezika. Okej. Zakończenie Ezika, zakończenie z ucieczką. Jedno i drugie. Pomagamy dzisiaj Ezikowi, Ezik robi swoje, a my uciekamy, gdzie indziej. Dużo dzieje na koniec, tutaj Stefanii, tutaj 4H. Długość pobytu 30 dni. Dobra, to wszystko. To już sprawdzone, 174-69. Tak jest. Kobieta Margeros w Obristanie, już nie potrzebuje tego, ale nic dziwnego, że dużo takich osób przychodzi dzisiaj, żeby dać dla nas szansę, aby w razie jakbyśmy wcześniej tego nie zrobili, nie zbierali paszportów. Gra dzisiaj daje nam troszeczkę takich osób, na których moglibyśmy sobie połapać tego. Są co miło ze strony twojej, Łukasz Pope, twórca tej gry. Przejeżdżam przez was kraj tranzyt na 2 tygodnie. 85 kilosów, 183. Od szczepionek najłatwiej zacząć, bo tutaj tych informacji podanych jest stosunkowo mało. Wystarczy rzucić okiem na tę datę wydania. Jeśli jest 82, 81, jeśli nie jest ta data bardzo dziwna, no to po prostu kolesia wpuszczamy. Tutaj data akurat się bardzo nie zgadza. Za to po prostu odmowa, powód i wypadasz. Mam nadzieję, że się kliknęło i nie dostanę kary za to, że troszeczkę za nisko pieczątkę walnąłem. Dobra. A tak na szybko oczywiście stara się człowiek robić. O, dokumenty proszę. Chłopie, zrobiłem niezły biznes, wielki, nie masz pojęcia. W każdym razie chcę ci podziękować. Czekałem w tej kolejce tylko po to, to ja może pójdę, haha. I tyle. Cztery dyszki Georgie ma dla nas. Dzięki, dziękóweczka. Dziękóweczka, no właśnie. Może robił swoje Georgie trochę, co mi się nie podobało, ale to człowiek z honorem i zawsze wiedziałem, że się odwdzięczy, że nie zostawi nas z pustym, bez niczego. 90 dni, 3 miesiące, odwiedziny. Nie masz tutaj pieczątki, nie masz szczepionki dobrej. Teraz zaczynamy od dokumenty, karta szczepień, pyk i pyk. Za to cię sobie bierzemy. Po prostu tak. Nie możemy za to aresztować się. Jedynie nie wpuszczamy i myślę ostatni dzień znowu, taka moja cała filozofia na te ostatnie 6 dni to po prostu wyluzować, napracowałem się wystarczająco. Teraz to jest czas na odpoczynek, jak się błąd popełni, trudno. Mika Arens, szczepionkę masz dobrą. Sudiu, no właśnie, ostatnio lubią robić takie pojedyncze literówki. Nie już jest całe, a tak mało, wydanie Sal? Obristan Sal? To jest pierwsza osoba, która ma coś takiego. Obristan Skal, no właśnie, to wyglądało absurdalnie. To wyglądało jak nazwa jakaś dziwna. A nie powiem jaka. Areszcik za coś takiego, chciałaś mnie... Z czymś takim, z taką głupotą chciałaś mnie podejść. Myślałeś, że nie zauważę, myślałeś, że dasz radę. Nie ze mną te litery. Proszę. Naprawdę wyglądało mi tamta identycznie, jak ten portrecik. Andrew, do pracy. Próbuję łap... Okej. Ezik robi swoje. I nie mogę tego powstrzymać nawet. Nie mogę zareagować, teraz mogę dopiero. Ezikowcy mnie zastrzelą? Czy Ezikowcy... Mur rozwalają? Nie strzelisz we mnie. Omijają mnie. Pomagamy Ezikowi w tym podejściu, w tym zakończeniu. Tylko połowa tego dnia jest rozegrana.
Pomagamy Ezikowi. Czy cały czas będę miał okazję uciekać? Mają nas za to, za brak reakcji. Powiemy, że się po prostu baliśmy? Jutro nasza kontrola. Teraz możecie uciec do Obristanu ze całą rodziną. Stać nas na to. Jestem ciekaw, co się stanie po prostu. Po prostu idę dalej, płacę za wszystko. Zobaczmy, jak będzie wyglądała ta kontrola. Inspektorze, co za wspaniały dzień. Granica została przerwana. Aha, Ezik do nas przyszedł. Ezik rośnie w siłę, zaś skorumpowanie i chciwi słabną. Udało się. Przeniesiemy was do lepszego mieszkania. Byliśmy czyści, nie daliśmy się nigdy wykryć z niczym, że współpracowaliśmy z Ezikiem. Po prostu zrobili swoje i teraz oni są tutaj górą. Wasza służba dobiega końca, potrzebujemy agentów i teraz my się stajemy agentem Eziku. Przyłączcie się do nas, a razem dokonamy rewolucji. Niech żyje nowa arstoczka. Więc udało się wszystko zrobić z drogą Eziku bez przyjmowania łapówek od nich. Nie wiem, czy by się dało po prostu, czy faktycznie mogliby nas oczyścić z tego. Wolałem to po prostu spalić, żeby gra nie była za łatwa. Żeby ta ekonomia tutaj miała jakiś sens. Zakończenie 19/20. Oczywiście tych pouczeń na końcu z konfiskowaniem paszportów i tak dalej było troszeczkę, ale nie jest to wynik tragiczny, myślę. Szczególnie, że zdecydowanie większość z tych pouczeń była fabularna, tak? Nie za błędy. 347 odprawionych. Pewnie można tutaj do 500 dobić, jest to ciekawe, jak się tak szybko leci, próbując zrobić to przy okazji, robiąc bardzo mało błędów. Ale jestem zadowolony z tych wyników. Udało się pod koniec robić po 15 osób z tymi wszystkimi dokumentami. Szło to całkiem nieźle. Duke Pope, dobra robota. Jak już przy tym jesteśmy, sobie tutaj posiedzimy, pochillujemy w naszym biurze. Nawet nikąd go nie wpuszczamy. Klikam sobie tutaj. Ale okienko zamknięte, okienko zamknięte. Przepraszam panią, pani sobie tak trafiła w niefajnym momencie, sobie tak postoimy, będzie niezręczna cisza. Ja odpoczywam, ja to po prostu już odpoczywam. Moje zadanie wykonane. Chyba, że będę po prostu zabierał paszporty, znaczy tak. Ja teraz koniecznie chcę jeden paszport zabrać sobie. Więc ciebie jeszcze przepuszczę. Muszę otworzyć. Ciebie przepuszczę. Jeszcze to. Ale poza tym, mamy te 5 paszportów i zobaczymy drugie zakończenie. Tak naprawdę teraz bardzo dużo tych zakończeń można zobaczyć sobie z tego dnia. Czy rozwalimy Ezika i zobaczymy, jak przejdziemy przesłuchanie, czy co zrobimy. Dobra, biorę i oddaję. Muszę otworzyć, musisz zobaczyć, że na twoich oczach otwieram. Wychodzisz. Trzymam. Robię to. Próbuję to robić. Robię to. Nie trafiłem. I drugi, w główkę. A celny strzał tutaj się nie liczy. Co teraz? Będziemy mieli cały czas kontrolę jutro? Dzień dobry, witajcie inspektorze. Rozwaliłem ich, nie macie mnie za co złapać. Skontrolowaliśmy waszą ostatnią działalność. Wykryto wasz związek z grupą zwaną jako Zakon Gwiazdy Ezika. No moja działalność była taka, że ich tutaj zamordowałem przed chwilą. Złapałem ich dla was. Niektórzy członkowie tej grupy zostali aresztowani w arstoczce. W toku przesłuchań co najmniej jeden z nich przyznał się do otrzymania waszej pomocy. Nagadali na nas. Największego stopnia zdrada stanu. Ja tylko udawałem, że im pomagam. Nie widziałeś, jak ich poprzedniego dnia rozwaliłem? Nie? To już się nie liczy dla ciebie? Żegnajcie, inspektorze. Trzyma urazę za coś, za jeden mały błąd. Nie, nawet nie pogada ze mną. Zero tutaj czegokolwiek. Zakon zniszczony, sprawiedliwość przywrócona. O? Karteczka od Eziku pod drzwiami. Inspektorze, zdradziliście nas w ostatniej chwili. No, tak zrobiliśmy. Ten rozdział dziejów Ezik jest skończony, nie możemy pomagać waszej rodzinie. Jak ich zrobiłem na końcu? Normalnie ten czas tak nagina szybko, jak się pracuje. Nie zauważy się kiedy. A tak nic nie robię, ten zegarek się ledwo co rusza. Nie wiem, co mam ze sobą robić. Tak patrzę, on się ledwo rusza. A jak się gra, to po prostu pędzi. Dobrze, że naszego zielonego przyjaciela tutaj nie ma. Tylko dlatego zmienił miejsce mieszkania, żeby nie było dla gracza smutno w tym zakończeniu. Po prostu, gdy to wszystko się dzieje. Mogę tak postrzelać obok was? Tak pokibicować wam? Pam! Pam! Robi się, dzieje się! Wywatujemy. O, w ogóle paszport Obristanu. Dziękuję, przyda mi się. Gonią. Pa, nie mam więcej ammo. Mogę tym postrzelać sobie? Pam! 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 Fleszyk. Ucieczka ze 4 osobami. Kupujemy żarcie na drogę.
I gonimy. Razem z wami do Bristanu wyruszają wasz syn, wasza żona, wasza siostrzenica i wasz wujek. W mieszkaniu w Grestin wasza teściowa szykuje się do powrotu do Nirska. O. Wsiadacie do nocnego pociągu na terytoria północne. Jest niemal pusty. Tan, tan, tan. Tere, to, to. Fajnie się sytuacja odwraca. Tak, to jest genialny motyw akurat. Że przez całą grę my sprawdzamy dokumenty na koniec. Jest to odwrócone, aż ciarki troszeczkę wchodzą, docieracie do przejścia o świcie. Kolejka jest ogromna, zdecydowanie najfajniejsze z zakończeń. 6 godzin później to ktoś inny nas sprawdza, wasze dokumenty. Piękne, piękne, proszę. Taka oczywista rzecz, ale cudowna rzecz. Przyjeżdżacie sami? Nie, jest ze mną moja rodzina. Proszę, wszystkie dokumenty. Podbije nam wszystko. Zamierzamy odwiedzić krewnych. Nie interesują mnie wasze zamiary. Proszę czekać. Żeby nie przyglądał się tylko twarzom. Dalej. Stuk. Coś podbił. Stuk. Jeszcze raz coś podbił. Stuk. 4. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Stuk. 5 razy stuknął. Pytanie, jakim kolorem stukał? Był ubrany na czerwono. Ale chyba stuknął na zielono. Nie wiadomo, gdzie przebywa teściowa. Wkrótce słuch o niej zginął. I wszyscy zapomnieli. I przeszliśmy do Bristanu. I to było zakończenie. Ta odwrócona sytuacja była piękna. O, myślałem, że teraz w menu będzie inna muzyka. Tak naprawdę wydaje mi się, że jedyne inne zakończenie warte ogarnięcia sobie to pomoc dla państwa i zrobienie wszystkiego zgodnie z nimi. Zgodnie z Arstoczką, nie pomaganie nigdy Ezikowi. A tak poza tym, paru tokenów sobie nie zdobyłem. Ale to nie było moim celem. Gra skończona to było Papers, Please. Wiecznie tak samo dobre, niesamowite jest, jak angażujący jest ten gameplay, w którym niby tylko sprawdzamy te dokumenty. Ale jest to strasznie fajne, żeby sprawdzać faktycznie. To cały czas wiecie, tak samo jak gameplay każdej innej gry testuje naszej umiejętności. Daje nam coraz większe wyzwania, tylko kontekst tego jest inny niż tutaj ciągle strzelanie czy platformówkowanie. W tym wypadku jest to sprawdzanie dokumentów, ale tak samo jest to gra z rozgrywką jak każda inna. Tak samo łączenie fabuły z gameplayem jest zawsze super. I no, no, Lukas Paul to geniusz. Obradin to również geniusz, który podobnie jak Papers, Please jest grą całkiem rewolucyjną, robi coś całkowicie innego, całkowicie nowego i całkowicie dobrego przy tym. Z tym jak odwraca do góry nogami gameplay detektywistyczny. Pozostaje nam jedynie czekać na to, co przyniesie nam Lukas w przyszłości, czy da radę trzeci raz zrobić coś tak niesamowitego? Oby. Trzymam kciuki. I się z wami żegnam. To był Papers, Please. Shalom.